Dzisiaj na obiad sosik, pulpeciki w sosie szpinakowym, od razu są kluseczki w niedużej ilości, mięso wieprzowe, chyba łopatka, już nie pamiętam, mielone w sklepie, no taki, a tutaj z tego samego mięsa zrobię jeszcze gołąbki bez zawijania, bo ja nie lubię zawijać tych gołąbków. Nienawidzę po prostu. O Boże, jak jasno. A co to tak jasno prześwietla? No, teraz lepiej. Kapustę będę mieliła. Normalnie w takiej maszynce. Tylko o takich grubych oczach. Posolę, odcisnę z niej soki, bo to później się będą rozwoziły te gołąbki bez zawijania i będę robiła normalnie w sosie pomidorowym. Także już ją zmieniłam w tej maszynce. Muszę sobie zmienić maszynkę, bo ta nie daje rady. Tak naprawdę to jest inna moc tej maszynki. Nie, to jest, ona już jest u mnie 10 lat i już się niestety kończy. Posoliłam, no i będę zaraz ją odciskać, żeby do tego mięsa nie dodać mokrej. A jak jest posolona, to szybciej te soki puści. No i tak, tutaj mamy, już wam nie pokazywałam, to zmieliłam, posoliłam, odcisnęłam i tutaj wymieszałam z mięsem. Tutaj ja nie dodaję ani bułki tartej, niczego do tych kotletów. One się same ładnie lepią. Dałam dwa jajka. Przyprawy według uznania. No i tą kapustę odciśniętą. Dużo wody było. No a one tutaj już się rozwezmą. One już tutaj się, słuchajcie, robią w wodzie. Nie obsmażam również. Woda też przyprawiona. Później będzie przyprawienie do smaku. Jak widzicie, nie rozpadają się. Jest dobrze. Kule mocy takie, o. No, a później przecier. Tutaj to możemy trochę zebrać, jak nam przeszkadza. Ale niekoniecznie. I robimy dalej. No prosty przepis, po prostu. Tak wyglądają klopsiki. No super są, nie rozpadają się. I są bardzo, bardzo smaczne. I takie gołąbki wolę niż te, wiecie, które trzeba zawijać w te główki liście kapusty. No bo ja się tym parzę, ja nie lubię. O, a takie, raz, dwa, trzy, kapusta jest? Jest. I tyle. Smacznego. Byłam przed chwilą w sklepie ogrodniczym, ale nie jestem usatysfakcjonowana, gdyż nie kupiłam tego, co chciałam, bo chciałam pomidory czerwone, żółte albo pomarańczowe, gdyż no. A i cebulę jeszcze kupiłam. Cebula kiedyś mi wyszła większa niż ta z dymki. To jest taka późna na sałatki i surówki. Dymki już mam trochę. Trzy opakowania, więc będę miała to na później po prostu. I ona większa rośnie, słuchajcie, niż ta z dymki. No i chciałam te żółte pomidory. Dlatego, że te żółte pomidory pod względem użyteczności są, no, dużo bardziej przewyższają odmiany o czerwonych gronach. No, zawierają większą ilość mikroelementów, makroelementów i tych witamin. Najważniejszy to jest ten likopen, czyli ten związek, silny związek przeciwnowotworowy. Aha, i
dużo witaminy B, spektrum witaminy B ma, B12 nawet, żółty, pomarańczowy. No i ten likopen zawarty w tych żółtych pomidorach, siedzę sobie w samochodzie, ten likopen zawarty w żółtych pomidorach jest bardziej przyswajalny niż ten zawarty w czerwonych, dlatego że on ma inną budowę, ten likopen w żółtych pomidorach. I jest przyswajalny, no, prawie w całości z takiego pomidorka, natomiast z czerwonego może 10%. Ostatnio czytałam gdzieś takie badania, były, no i publikacja tych badań. Także jeżeli jemy czerwonego, to musimy go poddać obróbce termicznej, tam chyba do 170 stopni, bo powyżej to już ten likopen w ogóle się traci. Ale żeby wydobyć ten likopen na poziomie takim, jak jest w żółtych, to musimy czerwony poddać obróbce termicznej. Czyli wychodzi na to, że jak zjemy, że lepiej spożywać ketchup i przecier albo sok, taki trochę podgrzany i z tłuszczem, niż samego pomidora po prostu na kanapce. A ten żółty już ma ten likopen przyswajalny lepiej, więc możemy go spożywać na kanapkach od razu. No i to właśnie mają ten likopen, mają takie pomarańczowe, żółte, ale byłam i dostałam tylko ten cytrynek groniasty wysoki, wczesny, to chyba jest małe. No, jeden mały już posiałam, tylko niski. A drugi ożerowski wysoki mam, ale chciałam jeszcze pomarańczowe. Chyba się przejadę do innego jutro ogrodniczego, bo tutaj mówię, że zamówili, ale kiedy będzie, to nie wiadomo. I słuchajcie, przyszedł ryjek. Ryjek. I nie wiem, czy wam go pokazywać, czy nie. Jest w strasznym stanie. No, idę go zobaczę, bo karmiłam go dzisiaj, dawałam mu antybiotyk. Karmiłam rozwodnioną karmą, no bo taką stałą to on nie je. Dobra, idę. Idę. Jest ryjek. No jest tutaj. Nie jestem w stanie go wziąć do domu, naprawdę. Bo nie wiadomo, co to jest. Spuchł mu ten ryjek. Byłam u lekarza. No i powiedział, że dobrze zrobiłam, że mu dałam ten antybiotyk. No antybiotyk to antybiotyk, nie? Takie spektrum na drogi oddechowe. Mi się wydaje. No przypuszczamy, że to jest. Ale on już wiecie co? On już lepiej wygląda. Naprawdę. Ja chyba mu jeszcze dzisiaj inhalację zrobię z Nebudu. Zimno mu, zaraz jeszcze mu przyniosę jeden koc grubszy. Czuję, że sika tam gdzieś, bo on tutaj w takiej zamykanej szafeczce jest. No i byłam, dostał trochę kroplówki, ale mówi, że nawodniłam go też dobrze. Niuniu mój. No i jeżeli to nie jest koci katar, to najprawdopodobniej rozwija mu się coś tam głębiej. Ale miejmy nadzieję, że to jest ten koci katar. Nie mówię, że to łatwe wyjście będzie z tego, ale on już lepiej wygląda. Bo on przyszedł wczoraj wieczorem późnym. Tam już było pozamykane. Ja mu szybko ten antybiotyk dałam, tak? Oczko już otwiera, bo nie otwierał tego jednego. Kochanie, zaraz ci przyniosę, mój dzieciaczku. Kocyk ci jeszcze przyniosę grubszy. Co chciałam? No i dzisiaj już ma ładniejsze oczy, bo wczoraj to był taki po prostu tragedia. Tragedia z nim była. I daję mu elektrolity. Wczoraj też mu dawałam elektrolity. Daję mu żółtko z karmą, taką rozwodnione to wszystko przez strzykawkę taką obcięłam. Obcięłam, wiecie, żeby był większy przepływ. No i zaraz mu przyniosę. No miejmy nadzieję, że się wyliże, no bo ciężko mi będzie bez niego. Ja mu jeszcze dzisiaj, wiecie co, zrobię inhalację z tego Nebudu. Zawsze będzie lepiej oddychał, nie? No i jest, antybiotyk dostał, zastrzyk dostał, kroplówki trochę. No i powiedział, że dobrze, że tak było, bo mógł nocy nie przetrwać, jakbym mu tego antybiotyku nie dała.
co to przyszło? To nie mój kot, nie poznaję tego. O no, to inny kot jest zupełnie. Z jakimiś białymi łapkami szary. Idę mu po kocyk, także trzymajcie kciuki za mojego rejka biednego.